Ponieważ zbliża się prima aprilis, to przygotujemy zrazy koronne, coś takiego, co specjalnie w XVII wieku szlachta robiła z okazji prima aprilis. Potrzebujemy do tego grzyby, jeśli ktoś będzie miał mrożone, to fajnie, bo lepiej będzie z gotowaniem. Jeśli ktoś ma suszone, no to musi te suszone wsadzić i przynajmniej przez noc namoczyć, żeby one tam dobrze jakoś tam rozmiękły. Do tego będziemy potrzebowali wołowinę, jajko, smalec, cebulę, jedną taką dużą albo dwie mniejsze, masło, pieprz, sól i starty chleb, najlepiej ciemny chleb. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że musimy najpierw ugotować te grzyby, żeby je rozmiękczyć, pociąć je na kawałeczki, jak i również cebulę potniemy na kawałeczki. Teraz powoli zaczniemy przygotowywać farsz do naszych zrazów. Bierzemy tak około 150 g cebuli, drobno ją siekamy i obsmażamy, żeby była fajna, zarumieniona na patelni. Nasz farsz przygotowujemy w ten sposób, że naszą słożoną cebulę wrzucamy do jakiegoś rondelka. Do tego dajemy z dwie łyżki masła, sól, pieprz, tartą bułkę i jedno surowe jajko i to wszystko musimy wymieszać na taką odpowiednią masę. W międzyczasie naszą wołowinę, jeżeli nie mamy jej roztłuczonej, to musimy ją roztłuc, tak żeby można było ją fajnie zawinąć. Z dwóch stron nacieramy pieprzem i bierzemy powolutku, wypełniamy naszym farszem, zawijamy i zawiązujemy nitką lub spinamy wykałaczką. No i za chwilę będziemy mieli nasze fantastyczne zrazy prima aprilisowe z XVII wieku oczywiście. Nasze zrazy, a może nasze rolatki na bardzo gorącym smalcu obsmażamy sobie, a następnie do luźnego garnka przerzucamy. Na pozostałym smalcu obsmażymy dwie małe cebulki albo jedną dużą cebulkę z naszymi grzybami i również weźmiemy, przerzucimy do naszego rondelka, gdzie będą się potem dusiły nasze zrazy prima aprilisowe. Nasze zrazy posypujemy tartą bułką, dodajemy podsmażoną cebulę i grzyby, wlewamy jeszcze nasz wywar grzybowy i na małym ogniu sobie bierzemy wszystko, dusimy. Tak wygląda efekt naszej pracy, coś co możemy fantastycznie właśnie na prima aprilis przygotować w myśl zasady. Dobry żart, tynfa wart, a rzadko kto wie w ogóle skąd to się wzięło. No wzięło się to, że ministrem skarbu był Andrzej Tynf, który fałszował monety, które miały zawierać 30 gram srebra, a miały tylko 16 gram srebra, więc ten tynf, czyli pradawna polska złotówka, była po prostu oszukana i stąd się wzięło dobry żart, tynfa wart. Polecam specjalnie tym wszystkim, których przodkowie w sumie pochodzą z korony, a nie z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tak wyglądają właśnie zrazy koronne. Oczywiście z nitek je wyciągamy, natomiast do sosu z grzybami możemy dodać trochę mąki, zagęścimy i mamy fantastyczne danie na prima aprilis. Serdecznie polecam, życzę smacznego.